Siemano, siemano, Mexicano TV z tej strony, otwieram wam bezpiecznie drzwi, jak zawsze po poranku, jak widzicie, jak zawsze na stacji, jak zawsze wiadomo, w jakim celu jestem na tej stacji o tej danej porze. Słuchajcie, pozdrawiam wam was wszystkich na początku, bo jeszcze życzenia świąteczne to jeszcze wam zdążę złożyć, jeszcze daleka droga jest do tego, no ale słuchajcie, co będziemy kombinować, nie? Zaraz wam powiem nowości. Dostałem, słuchajcie, list od widza. Widz jest z Białegostoku. Ja chyba przedstawię ten list, chociaż nie chcę się z Krzyśkiem kłócić na razie, przynajmniej na razie, bo i tak się pokłócimy, jestem tego pewien, wcześniej czy później. Natomiast to był list od widza. Widz jest z Białegostoku, więc prawdopodobnie zna pana Krzysztofa. Nie wiem, czy pana majora zna, ale pana Krzysztofa zna na pewno, bo trochę ten list czytałem. Także go przedstawię trochę później, jak będzie widniej. O, dobrze powiedziane. Także słuchajcie, przedstawię ten list, o ile będzie tam zezwolenie na przedstawienie tego listu. No oczywiście, słuchajcie, no z bani mamy live'y. Wiedziałem, że dostanę bana. Dostałem bana na robienie live'ów. Za ten materiał trochę prawdy. No, dostałem bana, kurde, aż do kwietnia. Ja pierdzielę. Prawie pół roku. 4 miechy bite, więcej, do 14 kwietnia bodajże dostałem, więc z live'ów możemy sobie darować, chociaż mogę na tym zapasowym kanale zrobić live'y, nie? Tylko od razu was powiadałem, że jeżeli już zrobię live'a, no to na zapasowym kanale, bo jednak się nie upiekło mi, nie upiekło się i dostałem bana i to aż mówię do 14 kwietnia, także na tym podstawowym kanale na pewno, ale filmiki będą na podstawowym, tylko nie mogę po prostu robić live'ów, nie mogę robić live'ów. I to jest, kurczę, to jest śmieszne, bo nadal to jest pierwsza uwaga. Generalnie przecież już drugi raz na tym kanale dostałem bana, ale mimo wszystko jest to pierwsza uwaga. Nie wiem, jak oni to liczą, nie? Także ludzik, mogę jeszcze mieć dwie. No, także takie informacje mam. Nie? W ogóle, no kurde, pies mnie kocha. Żona wyjechała, już nie powiem gdzie, kochanka mnie zdradza, no ja pierdzielę, wziąłem już ślinę ze sobą, bo tu jest most, ale myślę, kurde, najpierw, o, jeszcze pociąg mnie rozjedzie zaraz. Ale myślę, zaraz najpierw do was zrobię materiał dla was, ten poranny vlog, także będzie dobrze, słuchajcie, będzie dobrze, jestem zadowolony, wręcz jest mi wesoło za tego bana. Długo się przymierzali do tego bana. Ponad tydzień, ale filmu nie zlikwidowali chyba, będę musiał sprawdzić, tylko że dali bana po prostu, będę musiał sprawdzić, wiecie, no także, i w ogóle Krzysiek, jeszcze raz powtarzam, ja ci nawet wyślę pocztówkę świąteczną, znaczy ja ci przyniosę tą pocztówkę pod bramkę. Przyniosę i to nie wiem, czy nie dziś, ale myślę, że tak przed samymi świętami, może jeszcze nie dzisiaj. Mam, leży, tylko opisać ją i dostaniesz ode mnie, i Majer również też, dostaniecie ode mnie pocztówkę świąteczną, gdzie złożę wam życzenia serdecznie i tak dalej, no bo mnie bardzo, chłopie, zaskoczyłeś z tym prezentem od siebie, chociaż wiem, że nie ty kupowałeś, ale żeś mnie zaskoczył, żeś mnie cholernie zaskoczył, także tutaj za to ci dziękuję. Natomiast co do listu, to Krzysiek, od razu ci mówię, to nie są moje słowa, to nie jest mój list. To nie jest mój list, nie są moje słowa. Jeżeli jego opublikuję, to miej pretensje do tej osoby, która napisała to. Nie miej do mnie. Nie miej do mnie pretensji, bo to nie ja pisałem, nie moje to słowa, nie moje są wymysły. Ktoś cię musi dobrze znać, bo tak wywnioskowałem z tego listu, że ta osoba cię musi na pewno dobrze znać i znał lub znała, bo nie wiem dokładnie, czy to pisał facet, czy kobieta, znał lub znała twoich rodziców nawet. No, od razu ci mówię, uprzedzam cię, żeby nie było, że to jest moja wina i że to ja to, kurde, napisałem, bo ja tego nie pisałem, nawet nie miałem zamiaru takich rzeczy wymyślać, czy coś, nie wiem, czy może nie wymyśleć, czy wymyśleć. Będziesz chciał się odniesiesz do tej osoby, może skubasz, kto to jest, bo ja nie wiem, kto to jest, no. Także jeszcze raz, widzowie, Mexicano TV prosto z dworca, czekamy na pociąg, żeby nas rozjechał.
Trzymajcie się. Wszystkiego najlepszego. Dobrej soboty i miłej, spokojnej.